No dobra, są bardzo proste zasady. Dzisiaj, słuchajcie, morderca może nas zabić z połowy mapy nawet, więc jest to dosyć ciekawe. Czy psycho... panie psycho, tutaj Rain robi ty. Rain robi działka, więc kurde, ale przydałoby się iść do reaktora. Hej, Rain, bądź moją znajomą, nie? Więc w sumie impostor ma taki... Impostor troszeczkę może oszukiwać tutaj. Może być takim lekkim dziabongiem, który... czy tutaj jest ten? Czy tutaj, dobra, weźcie to, naprawcie. Dobrze, naprawili. Naprawili to i to okej. Halo, Rain, nie zostawiaj mnie, Rain, proszę, Rain. Dobra, może ja ciało znajdę w końcu, co? Bo jednak myślę, że gdzieś tutaj jest ciałko. Kurde, zostawienie Rain to była najgorsza decyzja świata jednak. Ja wiem, gdzie jest ciało Xena. Skąd? Bo przy nim stałem i już klikałem report. Nawet nie próbujcie. Kto zgłosił? Aha, Olcia zgłosiła, dobra. Dystans, że ja nawet myślę, więc że... Sen mógł zginąć w ciągu ostatnich 15 sekund, powiedzmy. Olcia, ty przede mną wybiegłaś, czy po? Nie. O, Rain na mnie, okej. Nie, traktora. Coś mi tutaj nie... Traktora, Olcia. Dobra, ogólnie sytuacja wygląda tak, że jest bardzo nieciekawa z jednego prostego po prostu powodu. W tym momencie jest double kill i jest już po grze tak naprawdę, więc trzeba coś z tym zrobić. Siemka, naklejka. Siemka, naklejka. Chcesz się generalnie chciałbym uświadomić was, że w tym momencie dwie osoby umierają i kończymy grę, więc jakby coś tu... Czego? Faktycznie, masz rację. O matko. No tak, bo gramy na 8 osób. Dobra. Pytanie, czy... Ale zwołałeś, bo chcesz głosować, czy masz jakieś dowody? Zwołałem, żeby uświadomić wszemi wobec, jak wygląda sytuacja w tym momencie. Okej, dobra. Ja myślę, Olcia, że mogłaś tam zabić, szczerze, skoro byłaś tam przede mną i ciało Xena... Tam to znaczy gdzie? Mówisz o Xenie, czy mówisz o psycho? Poprzedniej rundzie ja wbiegłam do kafeterii i szłam do weaponsów. Nie widziałeś Xena? Niemożliwe, że nie widziałeś Xena. Widziałam Xena, totalnie nie widziałam ciała Xena. Dobra, ja uważam, że Olcia może być. W sensie, po prostu uważam, że to był taki dziwny zbieg okoliczności akurat. Dobra, jest to bardzo ciężkie. Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, kto to mógł być, kto to mógłby być. I tak naprawdę mógłbym biec za Rain. Używam Pokémon. Hades, czemu ty mnie jeszcze nie zabiłeś? O co chodzi? Czemu tak łazisz za mnie? Shake zginął. Ostatnią pozycję dajcie szybko. Ja byłem prawie już w tego, w adminie. Od której strony poszedłeś do admina? Od elektryka. Skończyłem zadania i wyszedłem z elektryka. Ja wchodziłam, jak jeszcze Krystian robił zadania. Okej. Okay. Ja mówiłem przepraszam, na końcówce poprzedniej runy, że nie byłem jeszcze inaczej. W elektryku, więc poszedłem do elektryka. Ja powiem moje osądy. Ja uważam, że to jest Olcia i Krystian. Ja mam podobnie. To też mi się wydaje. Rain jest 100% winna generalnie, bo nie wierzę, że Rain by aż tak dobrze fejkowała zadania, przy których byłem. Dzięki. I tutaj właśnie Marasek zgłosił ten, mógłby... Oj. Dobra, moi drodzy, udało nam się ogarnąć jedną rzecz. Czyli teraz zostaje nam tak naprawdę, czy to będzie Maras, czy to będzie Rain tak naprawdę, nie? Dobra, jest gratis. I tam Maras. Dobra, uff. Było niebe... Hasiek! Co? Hasiek, oj! Co to było? Kurde, oj, Hasiek. Kurde, no przyłapany na gorący puszczyk. Brzydko, Hasiek, brzydko. No tak, nieładnie. No to mogę powiedzieć, Rain, no jakby jest tylko jedna możliwość, no jakby ja zabiłem Maraska z silną krwią, wiadomo, bo Ja wiem dlaczego, bo ty chciałeś mu content zabrać. Chciałem mu content zabrać, logiczne. Dokładnie tak. A od razu mieć przygotowany report, szybciutko poszło, Damian. Ciężko jest mi to coś powiedzieć po nieładnie, prostu. Damianek, nieładnie. No zrobiłem to, no. Nieładnie, Damian. O mój Boże, widzowie, jakie to jest wspaniałe, to jest mega wspaniałe ten, mega wspaniała rzecz, dobra, ja sobie tutaj ziup, dobra, mamy to, myk, dobra, robimy sobie tak, dzień dobry.
Ojej, nie było świateł. I złego wenta użyłem. Myk. Okej, zrobiłem to i teraz robimy sobie kabelki. Ale ciężko, kurde, słuchajcie widzowie, jest ciężko, no. Jest giga ciężko, dobra. Jest giga, mega ciężko, więc jakby to powiedzieć troszeczkę... Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, co zrobić tutaj mogę. I mogę wyskoczyć z tego na pewno, bo kamery mnie widziały. Dobra, wiem. Ej, czaicie motyw, że ja biegnę sobie do meta. Znowu przychał Maru pierwszy. Ja biegnę sobie, ja mam głośnik, okej, dziękuję. Ja biegnę sobie do meta i Olcia ciacha psycho i ja mam takie... A, co fajnie. Okay, ja powiem, jak to wyglądało z mojej perspektywy. Słuchajcie, weszłam sobie do kamer, oglądałam kamery z psycho. Przy nawigacji jest ten went, wlazł Hasiek do wenta i biegnę razem z psycho po zgłosić i Hasiek zabija psycho i zgłasza to. Ale mnie wiecie, było, dlaczego mnie ja biegłam na Olci? Wskakiwałeś do wenta i biegłam razem z psycho. I mnie zauważyłeś i zgłosiłeś. Ale to. Ja byłem w adminie. Nie byłeś w adminie. Byłem w adminie. Chwilę byłeś i skoczyłeś. Ej, psycho, potwierdzisz to? To jak, nie, czekaj, to jak widziałeś, że tego, jak widziałeś, że go zabija? To, w sensie ja zabiję. Odmiana się pytam. To w sensie byłem w adminie i poszedłem i szedłem do meda, tak? I Olcia machnęła psycho przy medzie. No, powiem szczerze, że historia Olci brzmi bardziej wiarygodnie. Dużo no. Bardziej. Ja trochę bazuję na takim ona w ogóle... No i ona nigdy nie tam, w sensie jakby jak drugi raz pod rządy nic nie była. Mówi. O, ale się bawić ją miecie, nie? Na. Ale się bawić ją miecie. Czemu dwie osoby były na tych kamerach? Na. Ja cię widzowie, to jest najgorsza rzecz na świecie, to co ja tu zrobiłem, nie? No przecież, no nie robi się takich rzeczy, no po prostu to jest niemożliwe, to co ja od Janie pawliłem tam, no po prostu, no... No nie, no jakby, nie komentujcie tego, proszę, no. Po prostu, no nie... Jest mi wstyd po prostu, jest mi wstyd z tego powodu. Tam był w ogóle gratis i szakę, no nie? Dobra, dosięgnęło, no nie? Tutaj się zgasiły światła. Po prawej był jeszcze, powinien być ksen przynajmniej, no nie? Gratis shake. Tu jest i tutaj, no tak jesteśmy jak... Gratis i shake, dobra, więc jeżeli ktoś zginie po lewej, to tak naprawdę to już mamy bardzo... Prosty ten, no nie? Dlaczego nie zeszliście na dół, moi drodzy? Powinniście zejść na dół, a wy żyjecie dalej. No i oj, ależ wy żyjecie jeszcze? Nie fajnie, dobra, to dwie osoby są już czyste, na bank są czyste. Czyste jak łza, więc nie mam co się bawić. Tam widziałem chyba białego. Dobrze. Ale dwa ciała są? Nie, jedno, jedno jest. Nie byłoby czasu na dwa. Ja mam takie wrażenie, że Ksen nas nienawidzi ale, za to. Ale czemu Ksen zginął w elektryku? Podajcie mi pani pozycję. Ja byłam niedawno z Olcią w adminie, ja wyszłam z admina i poszłam na górę w lewo, bo były zamknięte Mara, drzwi na dół. Powiedz, że w elektryku jest ciało, to powiem ci, kto jest impostorem. Znowu Olcia? Ładnie jest przed wejściem do... Maras? W sensie ze storage'a. Jak się idzie na elektrykala, to idealnie na drzwiach. A powiedz mi, skąd tam doszedłeś? Z góry, ze storage'a, czy z... lewej strony. Okej, okay, to psycho, bo widziałem białe nóżki, które... Ja też uważam, że to może być psycho. Bo ja miałem taką akcję... Słuchajcie, jak to będzie prawda i trzy rundy pod rząd tak wygramy, ja się, to będzie kwit. Psycho, bo miałem taką akcję, że psycho w sensie tak... Ja wbiłem do reaktora sam, psycho się tak rozejrzał, czy nikogo nie ma. Ja uciekłem. Co się istotne było dla mnie, czy szedłeś z lewej, czy z prawej, bo właśnie widziałem białe nóżki, co wychodzą z idą do admina, więc... Czemu? No. Ktoś się nie broni. Czemu się psycho nie broni? Ja nie miałam możliwości, ale mój kill był dla Beki, akurat, bo nie wiem. Rej, my to jesteśmy chyba totalnie kumple zagłady, nie? Cześć, Rej, no nie, kurde. Jest tu Olcia, dobra, myk. Nie zostawiaj mnie tutaj, Rej, proszę cię, nie zostawiaj mnie przy Olci, no nie? Olcia jest tutaj, no nie, Olcia... Ale że okay. Serio? Ja wiem, jak to Olcia wygląda.
Ja wiem, jak u ciebie to wygląda. Ale powiem ci tak, jak to wyglądało. Ja wychodzę i widzę ciało. Ja mam takie, ale 3 sekundy temu żyła jeszcze. I poszedłem w prawo, żeby sprawdzić, czy dogonię mordercę. A u mnie wyglądało to tak, że schodzę sobie z elektryka do przejścia i widzę odbiegającego Hadesiaka od ciała. No powiedziałem ci, jak to wyglądało. A gdzie był Marat? Bo wybiegliście w trójkę. W kamerach. No i nic nie widziałeś? No ja widziałem w prawej górnej kamerze. Teraz w tym momencie zobaczyłem, jak Mr. Shake pobiegł w górę. Jaka to jest prawa górna kamera? On poszedł na górne O2. Marat kłamie. Czego? W sensie, czemu Maras kłamie? Maras powinien widzieć idealnie raz to ciało. To niby poszedł na górę. To znaczy widzieć mnie, widzieć to ciało i osobę, która przechodzi. Damianie, jedna kwestia jest, powiedział, że Shake szedł na górę. I poszedł, bo Shake szedł na górę z admina robić górne O2. Na górne O2 nikogo nie było, ja byłem sam. Ja sam zrobiłem. Ale on biegł, ale... on wybiegł przede mną. Okej. Okay. No to ja myślę, ja że chyba Damiana, nie? W sensie to będzie strzał w kolano dla was, ja wam od razu mówię. No, w sensie... Dlaczego? W sensie ty powinieneś widzieć na kamerach, nie? Ty powinieneś całą akcję widzieć na kamerach. Ja robiłem widzieć na kamerach. Reina, ty co myślisz? A, okej. Okay. Zatem ja Rein bym nie zabił, bo wiem, że ona nic nie da. Szliście w trójkę. Ty, Damian, tak. Rein i Maras. I Rein została ciachnięta przez osobę, która szła korytarzem. A ja powinienem sprawdzić, dogonić mordercę. Tylko no nie wiem, czy mordercę? No nie wiem. Nie, mordercę na takim range'u? No coś mi się nie wydaje. No dobra. Oj, widzowie, wybroniłem się. O dziwo się wybroniłem. Udało mi się, o dziwo, no nie. I teraz tak, na pewno inaczej. Jest jedna rzecz, że na pewno nie zginę. Tego jestem pewny, że na pewno nie zginę. Nie powinienem zginąć przez to, że jestem sas. I jestem bardzo mocnym sasem. Więc... kto na mnie zagłosował? Zagłosował na mnie czerwony, zagłosował na mnie zielony. Olcia z Gilatisem tam byli. Okej, ja sobie idę robić tutaj to ten mały dzyndzel. No nie, mamy zrobiony dzyndzel. Coś mi nie pasuje. Ksen jest sasem dla mnie. Ja zrobiłem dolne O2. Ja dopiero wchodziłem do admina, żeby je zrobić. Ktoś? Dobra, inaczej. Kłamie, twoim zdaniem. Kto był? No byłeś na nawigacji. To ty pijany jesteś, gościu. Byłeś przed oksygenem na tym. Ksen, jesteś pijany totalnie. Byłeś przed oksygenem na nawigacji. Tak, jakieś 10 sekund wcześniej. To czemu jest takie, czy ktoś wie, kto poszedł z Marasem na początku rundy? Bo Ksen, poszedłeś w lewo. No. Ksen, ja poszedłeś w lewo. Ja wszedłem do medbaya, spotkaliśmy się po chwili, więc nie zdążyłbyś pójść na dolne i go zabić. Wróciliśmy do kafeterii, ty poszedłeś dalej, ja poszedłem na dół. Ja poszedłem po widziałka i później tam. Ja wlazłem do elektryka, zrobiłem zadania w elektryku i wyszedłem i ciało jest w dolnym silniku. Pytanie, czy poszedł z nim Damian, zabił go na starcie i potem uciekł. Mnie przez... Ja byłem po prawej stronie mapy, później poszedłem do admina, widział mnie. Ale nie wiemy, jak stare jest ciało. Widział mnie psycho i widział mnie jeszcze Shake. Co mogę potwierdzić, żeby... A, nie zdążyłem. Ej, to jest nieśmieszny żart, nie? To jest totalnie nieśmieszny żart, to co tu się wyprawia. Generalnie, w sensie Ksen mi śmierdzi przez to, że ja go tam nie widziałem totalnie. Ja Ksena nie widziałem, ale problem jest taki, że w tym momencie jestem bardzo wrabiany. Jestem bardzo wrabiany w pierwszego killa, no nie? I inaczej, to na pewno nie jest Olcia, więc jeżeli to nie jest Olcia, pytanie jest właśnie, jak stare jest to ciało i czy Krystian nie self-reportuje. Tak naprawdę, czy Krystian nie self-reportował tych ciał? Ciężka zagrywka jest naprawdę, w sensie impostorzy muszą szybko działać i tak naprawdę impostorzy muszą ten, dobra. Taktyczna zagrywka, jako iż jest bardzo risky, no nie, jest dwie osoby, to... Ej, stęskniłem się za wami. A tak naprawdę po prostu... Tak? Mam nadzieję, że komuś uratowałem życie. I tyle. Znaczy, najprawdopodobniej mi, bo Ksen mnie ganiał. Mi właśnie jest podejrzany Gilatis. Wiesz co, szczerze tak się zacząłem zastanawiać, nad Ksenem się zacząłem zastanawiać, bo on mi nagle z dupy wyskoczył przy kometkach, faktycznie, jak ja tam w sensie to było totalnie ale dziwne, bo To jest totalnie dziwny movement. Mam totalnie dziwny movement. W sensie, Damian, miałem okazję cię zabić, mógłbym cię zabić, bo stałeś teraz na górnym...
silniku i mogłem cię zabić, sobie pójść. Nikogo tu nie było. Jakie masz zadanie jeszcze do zrobienia, Giletis? Kwestia jest taka, że idę sobie kafeterią, tak? Idę sobie kafeterią i szedłem sobie chyba z dołu, a Ksen szedł w dół. I nagle Ksen zawrót i idzie za mną. I gonił mnie cały czas aż do reaktora, kiedy był przycisk. A ty się miotałeś tak jakbyś ten, nie robił zadań. Ja się miotałem, ja biegłem cały czas do zadania. Ta, najpierw w dół, później w górę. Nie. Ja w górę najpierw pobiegłem, ale patrzyłem, czy ty za mną. Ja poszedłem w dół, patrzę, że biegniesz za mną. Mówię, dobra, jak pójdę na górę i pójdziesz za mną, to będziesz podejrzany. I pobiegłeś za mną ostatnio. Ja biegam, bo ja Marastek był dolny silnik. Okej, i skąd Shake przyszedł do admina? Bo ktoś mówił, że go widział. Od góry. Ja szłam na dół, ale to wróciłam się później z powrotem na kamery, gdzie mogę potwierdzić. 10 sekund. Ja nie potwierdzę za bardzo, co tam się działo na dole, bo prostu, ja byłem w elektryku. Ja chciałem po prostu wiadomo, co zrobić. Dobra. Postójcie, bo. Ej, no powiem wam, jest ciężko. Jest naprawdę ciężko ogarnąć. Udało mi się wyjść z tego. Z naszego tutaj ładnego od tego, dobra, jest światło szybkie bardzo, żeby guzik nie został odpalony, rozumiem, ale jakby to powiedzieć, memorki, ja tutaj jestem na posterunku, akurat idealnie byłem, więc ja tutaj sobie szybko robię coś takiego, dobra, teraz idę sobie sprawdzić tutaj. Dobra, idę znaleźć kogoś, dobra, jest Olcia i Ksen. Jest Olcia Ksen, okej, i jest w szylcach, są dwie osoby, Olcia Ksen tam, jest Sake i... No i Psycho, tak jak sądziłem, że to jest Psycho, nie? Tak sądziłem, że to jest to połączenie. Totalnie mogłem podejrzewać, że to jest to połączenie. I w tym momencie